Tu sobie zobacz, o, sobie, sobie zobacz tu, masz, że to nie jest gołosłowne, zobacz. No przecież wiesz, tak, no przecież tu czytasz, no szczęście. No tu jest tak, no, słuchaj, patrz, co tu jest? Tu jest jak krowie na rogu. Wszystko jest. Jest, co to wyobrażało, po co była ta świątynia? Dlaczego arcykapłan raz w roku wchodził tam? Po co to wszystko było? A jakby wszedł tego, w międzyczasie, to by go trzepnął tą lasę? No to na pewno by tam był obecność jakby, by on był uśmiercony, laserowo. To ja już tak mówię według no, Jaśka. Współczesnym językiem. Tak, no współczesnym według Jaśka. No, rzeczywiście, bardzo ładnie, graficznie. No, ale widzisz, że to nie to, żeby Biblię trzymać w skrzyni, tak jak ta święta Helena miała kiedyś, co ona tam miała? Ona no, miała krzyż, ten krzyż. Ona rzekło miała co innego, ona miała krzyż. I ona nigdy nie wiedziała, jakiego jest kształtu, bo ją to nie interesowało. Ona trzymała skrzynię. Dla niej skrzynia była ważniejsza. Czyli był taki moment, kiedy krzyż jeszcze nie był popularny. Rozumiesz? Oni dopiero jak przejęli kształt z pogaństwa, uświęcili to po swojemu, no to wtedy krzyż trzeba było nosić, krzyż trzeba było no tak, całować. To rodzaj jest przynależności i demonstracji. A jak myślisz, po co szatan to wcisnął im? Tego konia trojańskiego, po to, żeby oni już nie patrzyli się na żadnego Boga. Po to, żeby uwagę odciągnąć od rzeczy ważnych. Od rzeczy ważnych. I dlaczego imię Boże Jahwe zniknęło z Biblii, a było 7000 razy? Dlaczego z Biblii różne rzeczy zniknęły, a to drugie przykazanie, nie będziesz się kłaniał obrazowi rytemu? Dlatego, że krzyż też jest pewnego rodzaju obrazem, który się całuje, tak jak obrazek święty. I po prostu ludzie wcale o żadnym Jahwe nie myślą, jak całują. Nawet jak mnie to, wiesz, tak troszeczkę zaskoczyło, czy ja wiem, jak papież przyleciał do Polski, to w telewizji pokazali, papież ucałował ziemię. Ale ty mówisz o Janie Pawle. O Janie Pawle. I muszę ci powiedzieć, że wtedy jak byłam w bursie szkolnictwa zawodowego na Tarczyńskiej 1, to w tej bursie, pokoiku, odwiedzałam Tadeusza Bożełkę. I wiesz, kto to jest Tadeusz Bożełko? Jakieś literckie Bożełka. Kupiłam mu Biblię za 600 zł. Nie mówię tego wygadując, tylko dumnie to mówię. Biblię tysiąclecia, bo on czyta. A wiesz, kim on jest? On jest proboszczem w kościele, tam gdzie Popiełuszko jest pochowany. A, wiem, na Żoliborzu. Mhm. Byłam tam, no a tam też ołtarzyki takie. Ja go rozpoznałam, bo ja nie lubię takich demonstracji. Z nim był wywiad raz w radiu, ale ja nie usłyszałam jeszcze tego nazwiska, nie, Tadeusz Bożełko, tylko słucham jego głos. Po 35 latach czy ilu, no, patrzę, głos to jest jego głos. Wiesz, głos się raczej nie zmienia. Nie zmienia się. Najwyżej, wiesz, robi się starczy taki kadlawy. Tak, tak. I ja pamiętając ten charakter głosu, patrzę, że to jest ten Tadzio. I wtedy ja go odwiedzałam, proszę ciebie, jak papież przyleciał do Polski, pokazali w czarno-białej najczęściej telewizji, chociaż była już kolorowa, jak papież całuje ziemię. I ja wtedy rozmawiałam z Tadeuszem Bożełką. I on po prostu, no ja wtedy miałam dużo mniej doświadczenia, ale miałam dużo gorliwości. I on widział, że ja jestem taka natchniona. I on czytał, brał strażnicę, czytał jako student, musiał wszystko. To znaczy nie, on nie był studentem, to była jeszcze szkoła średnia i nie wiedziałam, że ona księdza pójdzie. I to jest cały sens. No wtedy też nie wiedział. Ja nie wiedziałam, on też nie wiedział, że on pójdzie na księdza. Oj, ale mi powieło Boże. A teraz to mogę tylko do niego, wiesz, zadzwonić, porozmawiać. Przypomnieć się stale. Pamiętasz nasze dewagacje, dyskusje, nasze rozmowy? Czy pamiętasz? Jak ze mną tańczymy i walcz z Panem. Panią Bożełką, z Matką Boską na Ty. I on po prostu, jako ten ksiądz, to sobie wyobrażasz, że ja mu kupiłam Biblię taką za 600 zł, takiego, wiesz, były 2600, no to tamto niewiele. I słuchaj,
to tylko byłby zazdrosny chyba o to jeszcze Mareczek, żeby się dowiedział, że ja Tadeuszowi Bożełce kupiłam, proszę ciebie, Biblię za 600 zł, to by on ścigał mnie wszędzie i by wygadywał, głupoty gadał, że ja pieniądze rozdaję. A przepraszam, a to twoje pieniądze, a nie jego. No ale to są moje pieniądze, a nie jego. Ale on jako ten matacz potrafi w jednej minucie zrobić 48 błędów logicznych, psychologicznych, a że tamto. Nawet ten błąd, że ma do zapłacenia 197 zł za oręcz, podczas gdy miał do zapłacenia 41 zł. Ale ja tylko przez przypadek zauważyłam to, co na moim adresie e-mailowym jest. Ja mówię, aha, no tak, bo to do mnie przychodzi. 41 zł. Ja mówię, zobacz, oszuście, krętaczu, zobacz ale ile. Ale ładnie do siebie odzywacie. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Piękne teksty macie. Bardzo piękne teksty. Mówi, że my Zewko mamy też nie lepsi. No. Ale widzisz, ja nie wiem, czy ty to zauważyłaś, no, że ja jego z Ewką chcę połączyć. No, świetny pomysł. No, chcę połączyć, bo... Oni zechcą. Bo on jak gdzieś wlezie, to potem tak, tu się, udaje, że jest okej, okay, a idzie dalej, rozumiesz? A on jak ten ślimak, tak wiesz, po tym... On u jakiejś baby pracuje, za darmo je. No wiesz, to nie jest restauracja, ale jakaś babka niebiedna i niebogata, za darmo je, a jemu to wystarczy. Tak się przyjdzie, następna pijawka. No to więc on tu się czuje, wiesz, super. I coś z tego ma, bo to trzeba coś z tego mieć, rozumiesz? No. I on coś z tego ma, bo to coś z tego trzeba mieć. Makryna Mieczysławska jest, Makryna Mieczysławska musi być. Tutaj u nas, proszę Państwa, i dewagacje od samego rana, proszę Państwa, na tematy rzeczy świętych, bo Państwo zobaczą, że my nie zarabiamy tantiemów, nie płacimy grosza, nie zarabiamy na tym, po prostu opowiadamy o Panu Bogu. A nasi bracia Świadkowie Jehowy, jak pójdą na 2 tygodnie na obóz, pojadą na wioskę, to tam 2 tygodnie od drzwi do drzwi szerzymy dziś. Proszę Państwa, pod Olsztynem spotkałyśmy taką babkę śmieszną, która zbierała wodę z dachu i nadstawiała pojemniki. A tu trzeba mieć takie pod rynną się podstawiła. I ona to wszystko miała, ale że ona nas tak polubiła, mówi, słuchajcie kochani, mam dla was wielką niespodziankę, bo na strychu mam w różnym języku Biblię. I było w języku białoruskim, w języku ukraińskim. I myśmy tę Biblię pobrali, mało tego, tam była też tak zwana konkordancja, czyli ułożone alfabetycznie wszystkie hasła biblijne według wersetów, gdzie to w Biblii jest. Także masz Duch Święty albo coś jeszcze specyficznego, bo Duch Święty to jest i tak już pojęcie ogólne. I szybko to miałeś w Biblii, a jak ja otwierałam Biblię jako żonglerka, to sekunda. I dla mnie, mówi kochana, może być i po chińsku, aby konkordancja. No to więc przy Biblii była konkordancja, spis wersetów. No to można było szybko tematycznie Biblię rozszyfrować, albo może i wersetowo. Różne są przecież konkordancje na świecie. Także proszę Państwa, myśmy to tam 2-3 razy u niej były i brałyśmy, ona nam to wszystko rozdawała. Puszczaj chleb po wodzie, mówi, bo przecież ja już jestem stara, ale ona mi tu przypomina panią Oleńkę Kowalską na Witolińskiej, co mieszka, tylko nie wiem, czy ona jeszcze żyje. I ona, proszę Państwa, pół roku mieszka w bloku, a pół roku mieszka w Poddębicach koło Łodzi. I ona miała taki szeroki tyłeczek, chodziła w dresie i nawet potrafiła nogę założyć na głowę. Bo ona się z nami tak spoufaliła, że ona z nami rozmawiała na temat Pana Boga Jehowy, ale potrafiła rozmawiać też z kotami. I mówi, bubuś, odwal się od tej kocicy, bo ona jest zakonnicą, nu. I potrafiła tak, tu jednego kota w jednym pokoju, a drugiego
kota w drugim pokoju drzwi zamykała i mówiła, że one teraz mają chęć na siebie. I dopiero będę z wami mogła rozmawiać, jak zrobię porządek z tym bubusiem. I po prostu miała 3-4 koty i więc proszę Państwa, raz widziałam, jak ona się szykowała do poddębic koło Łodzi. Robiła pudełka, do pudełka wkładała koty i do autokaru, bo to poddębice koło Łodzi, to nie była łatwa pielgrzymka jak pociągiem. I ona na pół roku, bo tam ma tanie życie, bo tam ma ogród, ona śliwki, ona powidła, ona to wszystko sama robiła, ona przywoziła z córkami, miała też dzitkę, bo pamiętam to imię, bo takie dwie dzitki to ja miałam w Anglo-Ameryce, Białystok prawosławne, bliźniaczki w ogóle, ale ona miała jedną dzitkę, ona tam przychodziła, potem powidła, a ona wszystkim wszystko robiła, ciasta wypiekała, ona cały dzień coś robiła, jej w ogóle w domu nie było, bo ona biegała, pani Oleńka Kowalska, wspaniały człowiek, i ponieważ ona miała męża jako, proszę Państwa, architekta, bo tutaj dzisiaj też mówimy o architektkach, no to ona lubiła takie rzeczy narodowe, takie rzeczy wielkie, a to teatr wielki, raz ją zabrałam, no to, bo ja mówię, zobacz, mam koleżanki, przecież ja śpiewam w Teatrze Wielkim, moje koleżanki śpiewają w Teatrze Wielkim i ona nawet te moje koleżanki tu śledziła, bo raz jeszcze jak w tym ratuszu na Grofowskiej 274 też jedna z moich koleżanek śpiewała w klubie, to ona tak ją wywęszyła, że musiała być na występie, ale tak przeżywała, jak śpiewała Toskę z akompaniamentem no słynnej, proszę Państwa, nauczycielki, pedagoga Teatru Wielkiego, która szkoliła solistów, emisję głosu i pianistki, już nie pamiętam jak ona się nazywa, ale po prostu jak usłyszała Toskę, wyszła, bo to był ostatni już numer, wyszła proszę Państwa i była w niebo wzięta, mówi nie, na blisko byłam, na blisko, na tu i teraz, także proszę Państwa, Oleńka Kowalska z nami miała dobry układ, bo jak myśmy tam do niej poszły, to ja przychodziłam z taką Tereską Szymerską tu z Gocławia, ona kręciła ciasto, myśmy z nią piekły ciasta, potem myśmy się zajadały i o Panu Bogu rozmawiały, ale to nie było tak, że Panu Bogu świeczkę, diabłu ogarek. Myśmy tam naprawdę w imieniu Bożym wszystko robiły. Tej niewieczoraj powiedzmy, że żyje, jak ona na te... No już była starszą kobietą, no, ale umiała założyć nogę na głowę. Ja mówię, Pani Oleńko, ja po prostu jestem po szkołach baletowych, ale ja tego nigdy nie robiłam, bo mi mówili, że jak ja założę nogę na głowę, to ja nigdy jej nie zdejmę. No i jak tak mówili, no to wiesz, on tak mówił, on się sam przestraszył i jeszcze tym strachem chciał mnie zaranić. Albo jeszcze mi mówili, że ja, jak się posmaruję tłuszczem, olejem całe ciało, to ja będę mogła robić jak Chinka, takie obroty i szpagaty, że nie będzie granic, a mnie na tym zależało. Mnie na tym zależało i on to zrobił, jemu nic nie wyszło, a ja tego nie chciałam zrobić, bo ja nie byłam głupia. Ja nie byłam głupia, a poza tym jak się, tak, jak to znieść. Także proszę Państwa, to nie są żarty. To nie są żarty z tym wszystkim. Będziesz prowadziła, tak? No. No to chodź. A to wyjmę, żeby tu nie, roku nie wrócić. No przecież nie napluję. No mam nadzieję. Żeby tu nie rzucić jakiegoś uroku. Tak. Tak. No Ewka to by to wszystko zjadła, co by tu sobie ugotowała. Gdyby była wojna, to ona by pasek skórzany zjadła. Ona by nas zjadła. I tobie by nie powiedziała. Także tacy są ludzie, proszę Państwa, ludzie. Ja słyszałam, że w
czasie wojny ludzie sobie pomagają. A tu my słyszymy o takich skandalach, proszę Państwa, że ludzie sami sobie nie pomagają, tylko sobie jakby jeszcze gorzej robią, proszę Państwa. W czasie wojny, tak, tak. Nam się już pomału kończą, niestety. Czy masz tak, że lubisz sobie podsumować jakiś okres w swoim życiu? Na przykład porę roku i niech to będzie lato, że to lato było dobre, ta jesień była świetna. Podsumowujesz sobie, podliczasz takie okresy? Nie podliczam sobie, nie podsumowuję, tylko jestem ciągle nastawiona na to, co będzie raczej. A potem jak gdzieś tam mam okazję zobaczyć, bo oczywiście tak mi się zdarza, że ktoś nagrywa, robi zdjęcia i tak dalej, więc takie podsumowanie przychodzą w momencie, kiedy nagle ktoś mi podsuwa jakieś zdjęcia sprzed 10 lat i przypominam sobie, gdzie wtedy byłam, co robiłam, albo gdzie byłam na wakacjach i te wspomnienia przychodzą wtedy. Natomiast tak dzisiaj to myślę o tym, co będzie za miesiąc, za dwa miesiące. A tak wspominkowo, wolisz zdjęcia czy filmy? Na przykład oglądasz sobie, nie wiem, swoje dzieci, kiedy były malutkie. To wolisz filmy czy zdjęcia? Robię teraz dużo filmów. Sama nie wiem właściwie, bo też jestem taką amatorką fotografii. Kupuję stare aparaty i robię tymi aparatami zdjęcia. Żeby na klisze? Na klisze, żeby wywołujesz? Mieć... Wywołujesz? Wywołuję, nie w domu oczywiście, ale jeszcze ciągle można wywołać gdzieś tam w mieście te filmy i rzeczywiście one są ładniejsze niż te cyfrowe. Natomiast filmiki też są bardzo fajne. U mnie w zespole też mamy taką tradycję od chyba zawsze, że nagrywamy jakieś takie krótkie rzeczy, kiedy coś fajnego się dzieje, a potem robimy z tego kompilację i sobie oglądamy po 10 latach, jak to było kiedyś. No to trzeba wtedy otworzyć butelkę wina i dużo śmiechu jest przy tym. No jest dużo śmiechu, na pewno. Reklama. Znowu długa trasa? Kamienie na półfinałowy triumf. Duńczycy, ten ich sen związany z olimpijskim finałem cały czas trwa. Dla nas ten sen skończył się troszkę za wcześnie, no ale dziś przed nami szansa na wywalczenie brązowego medalu, no i powtórzenie tego sukcesu z 1976 roku, a więc Igrzysk Olimpijskich w Montrealu. A ja rozumiem, że ty, jak Duńczycy świętowali, to ty razem z naszymi piłkarzami ręcznymi tam w Danii płakałaś. Płakałam nie tylko ja, ale płakali także moi znajomi i moja rodzina, bo oglądałam ten mecz w międzynarodowym towarzystwie i muszę zrazić, że tutaj obcokrajowcy, którzy oglądali ten mecz półfinałowy w Kopenhadze, bardzo mocno trzymali kciuki za Polskę, bardzo żywo reagowali na to, co działo się na parkiecie i kiedy Michał Daszek rzucił tę bramkę wyrównującą, która dawała nam dogrywkę, no to był naprawdę szał. To były niesamowite emocje, skrzyżowanie bardzo wielu kultur i bardzo przyjemnie patrzyło się na to, jak wielu ludzi trzyma kciuki za Polskę, za naszą reprezentację. Ja cię muszę zapytać o taką rzecz, bo wiesz, my pytamy gości tutaj, jak pojawiają się w temacie piłki ręcznej, zadajemy to samo pytanie, cytując Tałanta Dujszebajewa, ty jako, że jesteś z Kielc, tą kielecką piłkę ręczną, zresztą nie tylko kielecką, znasz doskonale, to może ty masz odpowiedź na to, czy jak Tałant Dujszebajew mówił, że prawdziwą, dobrą drużynę, dobrze grającą drużynę Polaków zobaczymy dopiero w ćwierćfinale, to on sobie to tak naprawdę zaplanował, czy to tak wyszło? Słuchaj, ja myślałam, że jak ona poszła na te kliszki, to ona coś tu się rozluźni. O Karolu Bieleckim czy o Piotrku Szomieckim, duńskie media opowiadają się naprawdę w superlatywach, podkreślają niesamowite umiejętności Karola Bieleckiego, cały czas przypominają oczywiście jego historię, czy ten wypadek na parkiecie, w którym stracił oko, mówią o jego niesamowitej sile, o jego bombowych, atomowych niemal. No i w samych superlatywach również opowiadają się o Piotrku Szomieckim, który bez wątpienia rozgrywa swój turniej życia. No i wydaje mi się, że ci zawodnicy również dzisiaj nas nie zawiodą. Taką mam nadzieję. Rozumiem, że dzisiaj w tym międzynarodowym towarzystwie, jak będziesz się oglądać, to dzisiaj jest o tyle prościej, że pewnie w meczu o brąz twoi znajomi, duńscy znajomi będą dopingować Polskę, a później w meczu o złoto no to ty się zrewanżujesz dopingiem dla Duńczyków w tym starciu z Francuzami.
Zdecydowanie, zresztą barwy mamy bardzo podobne, biało-czerwone, już moi znajomi Duńczycy już w tym momencie obiecali, że będą nas dopingować, więc jemy wspólny obiad, a potem posileni, wzmocnieni, bierzemy się za dopingowanie reprezentacji Polski w meczu. No to jest doskonały pomysł na dzisiejsze popołudnie. Agnieszka Kopacz, dziękuję ślicznie za rozmowę. Bez względu na to, czy w Kopenhadze, czy w Warszawie, czy w Rio, proszę Państwa, obiad i 15.30. Wspaniała pora, żeby zasiąść i kibicować się i wspierać Polaków. Gramy z Niemcami o drugi w historii polskiej piłki ręcznej medal olimpijski. Ten poprzedni 40 lat temu, też wtedy z RFN, jeszcze wtedy drużyną wygraliśmy starcie o brąz, więc tego się trzymamy. Wieczorem starcie Dania-Francja o złoto. Jeżeli Duńczycy zdobędą złoty medal, no to wyprzedzą nas w klasyfikacji medalowej. To też taka informacja całych igrzysk. A my w tej klasyfikacji medalowej mamy, tak jak wspominałem na początku, 11 medali. Ten 11 i zrobiliśmy wielkie uf, jak się on nam przydarzył. To ten 11 zdobyła Maja Włoszczowska wczoraj w kolarstwie górskim. No i Maja Włoszczowska teraz opowie o tym wczorajszym wyścigu i o tym, że zadedykowała ten medal tragicznie zmarłemu trenerowi Markowi Galińskiemu. Mieliśmy sporo do pokonania, bo aż 6 rund minęło mi bardzo szybko. Od samego początku starałam się jechać z czołówką. Miałam założenie takie, żeby po prostu pojechać perfekcyjny wyścig. I to mi się udało, bo miałam dobry start, co rzadko mi się zdarza. Więc na tym pracowaliśmy ostatnio i było dobrze. Z samego początku do przodu uciekła Linda Indergarten, ale wiedziałyśmy w sumie my wszystkie, że raczej powinnyśmy ją dogonić, więc nie było takiej morderczej pogoni za tą Szwajcarką, tylko jechałyśmy ja, Jenny Rizwet i Jolanda Neff bardziej swoim tempem, tak aby spokojnie do niej dolecieć. Jenny już w połowie wyścigu tak dosyć mocno zaatakowała, wtedy kłopot miała z utrzymaniem jej koła Jolanda Neff. Mnie Jolanda też troszeczkę odczepiła, ale udało mi się na tym długim podjeździe Szwedkę dogonić i utrzymać się z nią. Oczywiście marzyłam o tym, żeby powalczyć o złoto i czekałam w sumie na ostatni długi podjazd, no ale Szwedka zaatakowała wcześniej, zaatakowała na tyle mocno, że niestety, ale ja już byłam pusta, nie miałam w nogach na tyle siły, żeby pojechać z nią. Oczywiście wszystko się w kolarstwie górskim może wydarzyć, co widać było po tegorocznych Mistrzostwach Świata, więc ja do końca walczyłam i ostatni podjazd też jechałam na maksimum swoich możliwości. No ale nic już się do końca nie wydarzyło i to Jenny wjechała pierwsza, ja druga, ale i tak to jest wielki sukces. Z tyłu tam naciskały cały czas bardzo mocno Kanadyjki, Penry Libeti, które potrafią pojechać ostatnią rundę zawsze fenomenalnie, więc ja do samej mety dawałam z siebie wszystko. Nie wiem, czy to los, czy to lekcje życiowe, natomiast z całą pewnością wszystkie pechy z ostatnich lat jestem w stanie przełknąć, jeżeli dzisiaj było właśnie szczęśliwie. Może z wyjątkiem dwóch pechów, czyli wypadku przed Londynem i później śmierci Marka Galińskiego, którego dzisiaj z nami nie było fizycznie, ale ja wierzę, że on był z całą naszą ekipą i też dodał mi sił na całym wyścigu. Te dwa wydarzenia były bardzo trudne i to nie wiem, jak określać, czy los może je zrekompensować, nogę może, ale Marka nie może i tego się nie da. Natomiast na pewno różne defekty na Mistrzostwach Świata, które miałam w sumie przez ostatnie 3 lata z rzędu, spowodowały, że zawsze byliśmy ostrożni, ale teraz byliśmy jeszcze bardziej ostrożni, jeżeli chodzi o przygotowanie się do tych zawodów. Ja naprawdę sprawdziłam każdy jeden kamień na tej trasie, gdzie można dobić, gdzie można złapać gumę i zachowałam ostrożność do samego końca. No i tyle. Te wszystkie spowodowały, że na pewno wyciągnęliśmy lekcje i przygotowaliśmy się na to. Cała moja ekipa pracowała na to bardzo mocno i
ja się sama czułam naprawdę przygotowana polityka, na proszę pani. Paznokcie miały być kolorowe, ale wczoraj oglądałam zawody BMX-ów, które wygrała Marianna Pajon, Kolumbijka z Medellin, gdzie ja byłam teraz na zgrupowaniu, tam trenowałam, poznałam mnóstwo jej fanów i zobaczyłam, że ona miała pomalowane paznokcie na złoto, więc stwierdziłam, że nie, no to jest znak, ja też muszę mieć złoto i przyciągać to złoto. Jasne, marzyłam o złocie i wierzyłam na to, w to, że stać mi było na złoto, ale niestety po prostu szwedka była silniejsza i zrobiłam absolutnie wszystko, co mogłam, ale ona była jakoś poza moim zasięgiem. Nie lubię porównywania wyników, natomiast na pewno to srebro to jest tak naprawdę wielu, wielu lat pracy, zaangażowania wspaniałych ludzi, bo mam w swoim sztabie nie tylko profesjonalistów, ale i wspaniałych przyjaciół, którzy są ze mną w każdej chwili i bardzo wiele wysiłku też włożyli w to, żeby to wszystko zagrało. Wiele wysiłku i wiele cierpliwości. Wiele rzeczy oczywiście było po drodze, więc ten medal jest naprawdę wyjątkowo cenny. Staram się być profesjonalistką. W tym momencie jeszcze mamy za 2 tygodnie finał Pucharu Świata. Potem moje zawody w Jeleniej Górze. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam, notabene 10-11 września do Jeleniej Góry. A tak naprawdę to ten trening taki po wyścigu, to on pomaga trochę uprzedzić ból jutro. Jeżeli by go nie było, to jutro będę cierpiała bardzo, ale to może będę cierpiała trochę mniej niż bardzo. To jest wysiłek niesamowity, tym bardziej, że na naszej trasie tak naprawdę ciężko jest pić wystarczająco dużo, więc organizm jest odwodniony, brakuje mu cukru i miewałam już sytuację, że słabłam po wyścigu, a tutaj jeszcze wiadomo, że szum medialny, dekoracja, konferencja i wiele się dzieje i ten czas, zanim zdążę coś zjeść, jest dużo dłuższy, no a wolałam nie ryzykować z jakąś nieprzyjemną zdrowotną sytuacją, więc poczułam taki moment dużego spadku cukru i wody, więc tak jak ten dziad z ochoty mówi o tym Mikołaju. O, Mikołaj Boga, oczy jest. I Bóg mu 400 zł miesięcznie. Niestety, ale wygrać może tylko jeden i to się musi złożyć mnóstwo rzeczy na to. Nie, to nie teraz, nie teraz. Wygrać akurat ten jeden wyścig czterolecia, więc myślę, że chyba zmęczyłabym się bardzo psychicznie, gdybym myślała o tym, że nie, ja muszę jeszcze złoto zdobyć i za 4 lata w Tokio jeszcze wystartować po złoto. Ja po prostu lubię jeździć na rowerze i to jest najpiękniejsze, że robię to, co kocham. Mogę dawać fajne, pozytywne emocje swoim kibicom, Polsce, swojej rodzinie i to jest piękne. Tak. Natomiast na pewno nie będę się motywowała gonitwą za medalami. Ten ból nóg, o którym Maja Włoszewska mówiła, to on już dzisiaj w Rio de Janeiro, 7 rano, więc za 5-7, więc za chwilę Maja pewnie będzie wstawała, ale myślę, że przede wszystkim to czuła będzie dzisiaj cały czas wielką radość, tak jak i my. To był ostatni magazyn, jeszcze więcej igrzysk, ale oczywiście o igrzyskach będziemy jeszcze mówić w naszych serwisach informacyjnych w Radiu Tok FM, także jutro w magazynie jeszcze więcej sportu o 14:40 i o 19:20 Kamil Gapiński zaprasza. A ja już Państwu dziękuję za uwagę. No i trzymam kciuki za naszych piłkarzy ręcznych. Miejmy nadzieję, że dzisiaj 12 medal, a może zapaśnicy, a może maratończycy. Jeszcze jeden ostatni dzień igrzysk przed nami. Do usłyszenia. Internetu 16, a on mówi, o, to praktycznie jeszcze więcej igrzysk. Radio Tok FM. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Tak, i po co ta muzyka? Ja kilka razy się pytam, tak jakby 10 garnków. Po co ta muzyka, Państwo zobaczą? Albo żydowska piosenka, jakaś taka, oczywiście, że pana, bez Pana Boga, bez Pana Jezusa Chrystusa, bez żadnej nadziei, takie coś ćmi, że Janek Witek to mówi, że normalnie on już umierał, bo takiej muzyki, on tutaj specjalnie tego nie słuchał, bo on był na internecie, ale z boku ćmi taka muzyka, to ona doprowadza do jakiegoś stanu takiego katastroficznego. I Państwo zobaczą, ta muzyka, albo taka żydowska przygnębiająca. Wykorzystują też różne przeboje swoich tych braci, czy to z Anglii, czy gdzieś z tych krajów, które chciały Polskę internetowo inwigilować, żeby
znać twoje imię dane, no, a żebyś ty nie miała nic potem do powiedzenia, bo jednostronna inwigilacja i co? Konstytucja i Trybunał Konstytucyjny nie zapowiadał też, że będzie jeździł na konsultacje do prezesa jednej partii, bo przecież miał być prezydentem państwo wszystkich Polaków. Państwo, nikt na tę muzykę, co tą gargotłuc poleciało, tak się coś, słaba że rozbiegówka, to nie mówi, mówi, spokojnie, że niby jest okej. Okay. I nagle coś, ja jakby talerz leciał, proszę państwa, od sąsiadki. 15 piętra komuś nawet. Taka muzyka. Posłuchaj. Niespokojna, demoniczna, diabelska i gorsza jak to kiedyś to świadkowie to się bali Wagnera. Demoniczna. Aż kontrolka. Gorsza, to takie coś jakby już leciało na głowę. A następnie żydowska jakaś płaczka. Zostanie tak wydrukowana strona informacji. Także, proszę państwa, nie dajmy się oszukać. Czytać Pismo Święte, czytać Biblię, to nic innego nie ma. Bo nawet gdybyśmy jakiegoś spotkali od diabła nasłanego człowieka, to my sobie damy radę, jeżeli my jesteśmy z Panem Bogiem, prawda? Wezwać imię Boże, Jehowo, ratuj, prawda? Jehowa zawsze wysłucha, czy napady są na ulicach. Przyznać się, że jestem świadkiem Jehowy, niczego się nie bać. To Ciebie uratuje, świadkowie Jehowy, zawsze tak mówimy. Zawsze, że jestem świadkiem Jehowy, niczego się nie bać. Sięgam po Artresan Effect, którego główny składnik naprawdę działa, bo czuję różnicę już po tygodniu. Artresan Effect, mój sposób na stawy. No tylko teraz. Sposób na zarobienie pieniędzy, reklama za reklamą, proszę państwa. Co nawet nie musi być spamem, bo jak reklama jest inna, następna jest inna. No bo gdyby dali takie same dwie reklamy, to byłoby spamem, ale oni są chytrzy dla pieniędzy. Każdy dla siebie jest chytry, proszę państwa. Obrzydliwe. Sprzęt jednorazowego użytku. No jeszcze te reklamy musimy, proszę państwa, poczekać, bo ja ich chcę i godzinę, i chcę tak symbolicznie mówię, prawda? I wiadomości, i co na świecie, co się dzieje, bo wiecie państwo, tutaj mam Adelę i ona teraz w toalecie dzwoni, siedząc na klozecie. Informacji na twoja krew. No informacje, ale za 5 jeszcze 7 minut będą informacje, także niech państwo sobie to wszystko wezmą pod uwagę i wtedy wyciągną średnią arytmetyczną. Tak. O. Informacje TOK FM. Agnieszka Lipińska. Radio Konczyta nareszcie. Dziś ostatnie starty Polaków w Rio. Emocji dostarczą m.in. szczypiorniści, którzy powalczą o brąz. Krwawy zamach bombowy na weselu w tureckim mieście Gaziantep, niedaleko granicy z Syrią, zginęło co najmniej 50 osób. Niemiecki rząd będzie zachęcać obywateli do robienia zapasów. Czy polscy szczypiorniści dołożą 12 medal do olimpijskiego dorobku naszej kadry przed zawodnikami Talanta Dujszebajewa? Bardzo trudne zadanie. O 15.30 w meczu o trzecie miejsce zagrają z aktualnymi mistrzami Europy, Niemcami. I nie będą w tym starciu faworytem, mówi reprezentantka Polski w piłce ręcznej Iwona Niedźwiedź. Myślę, że Niemcy są okrutnie mocnym zespołem. Na pewno szybciej się zregenerują niż my. Nie mieli dogrywki z Francuzami. Indywidualnie też są trochę mocniejsi od nas. Mają fenomenalną prawą 50 stronę. Osób zginęło. Genialne państwo skrzydła. Zobaczą w kolejny. Także myślę, że tutaj Niemcy są faworytami. A do Wrocławia. A o 19 o złoto powalczą Francja i Dania. A do tej pory Polacy zdobyli w Rio 11 medali. Najnowszy srebrny dorzuciła wczoraj Maja Włoszczowska, która w wyścigu kolarek górskich dała się wyprzedzić tylko Szwedce. Turecki prezydent obarcza tak zwane państwo islamskie odpowiedzialnością za zamach bombowy w mieście Gaziantep przy granicy z Syrią. W eksplozji bomby zginęło co najmniej 50 osób. Ofiary to głównie Kurdowie, uczestnicy zabawy weselnej. Wybuch był tak silny, że słychać go było w prawie całym mieście. Do eksplozji doszło, gdy spora grupa gości wyszła, by bawić się na ulicy. Niemiecki rząd pierwszy raz od końca zimnej wojny będzie zachęcał swoich obywateli do robienia zapasów na wypadek poważnego kryzysu. Jak pisze Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, chodzi o zgromadzenie żywności i zapasów wody pitnej, które wystarczyłyby na przetrwanie 10 dni. Gromadzenie zapasów to jeden z elementów szerszej propozycji przygotowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na wypadek sytuacji kryzysowych. Obejmuje ona także stworzenie niezawodnego systemu alarmowego, przygotowanie służby zdrowia na wypadek kryzysu oraz budowę systemu wspierania Bundeswehry przez instytucje cywilne.
cywilne. Rząd ma uchwalić program w najbliższą środę. Autorzy propozycji zastrzegają, że atak na terytorium Niemiec, który wymagałby konwencjonalnych metod obrony, jest mało prawdopodobny. Mimo to kraj musi być przygotowany na potencjalne zagrożenia. Słuchasz informacji TOK FM. Trwają przygotowania do narodowego czytania. W tym roku, 3 września, w wielu miastach Polski czytane będzie Quo Vadis z Henryka Sienkiewicza. Do udziału w wydarzeniu zachęca m.in. Łódź. Z organizatorami rozmawiał Bartosz Kądziołka. Krzysztof Piątkowski, wiceprezydent Łodzi. Będzie bardzo wiele atrakcji, na przykład strażnicy miejscy przebrani w stroje z epoki zachęcać będą do uczestnictwa w narodowym czytaniu. Marzena Bołanowska, dyrektor Muzeum Kinematografii w Łodzi. Narodowe czytanie Sienkiewicza nie przypadkiem jest organizowane w Muzeum Kinematografii, ponieważ 3 tygodnie temu otworzyliśmy wystawę Sienkiewicz Sfilmowany. Czytanie Sienkiewicza będzie się odbywało uroczyście i będą czytały różne znane osoby fragmenty tej książki. Doktor Przemysław Owczarek, Dom Literatury w Łodzi. Dlaczego warto sięgać po książki? Dlatego, że obraz, który otrzymuję z komputera, włącza nam wyobraźnię. A jak mamy książkę, to możemy sobie tych bohaterów wyobrażać tak, jak chcemy. I to jest ta absolutna wolność książki. Coroczne narodowe czytanie organizowane jest z inicjatywy prezydenta od 2012 roku. Pogoda. Na zachodzie Polski deszczowo, po południu pogoda popsuje się też w pozostałych regionach, na wschodzie i w centrum burzowo, a w Małopolsce, Świętokrzyskiem i na Podkarpaciu burza z gradem. Na termometrach dziś od 20 stopni w Poznaniu i 21 we Wrocławiu, przez 24 w Łodzi i Katowicach, 27 w Białymstoku, do 28 w Warszawie i 30 w Lublinie. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Radio TOK FM Euro, Conchita, Barbie Baby, Langström Extra. Anna Gmiterek-Zabłocka, witam w programie Twój problem, moja sprawa. Wakacje niestety, proszę Państwa, powoli dobiegają końca, choć wiem, że niektórzy jeszcze zaplanowali urlopy dopiero na wrzesień. Ale nie każdy tak mógł, zwłaszcza dotyczy to osób, które mają dzieci i te dzieci od września idą do szkoły. U mnie w programie dziś m.in. temat wakacyjny, ale będzie również o sędziach, którzy mają problem, bo prezydent odmówił im nominacji. Rzecznik Praw Obywatelskich próbuje pomóc w tej sprawie i poprosił Kancelarię Prezydenta o wyjaśnienia. Najpierw jednak temat wakacyjny, jak mówię, na mój adres problem@tok.fm, adres mailowy dla wszystkich Państwa, trafiają sygnały o nieprawidłowościach przy wakacyjnych wojażach, na przykład za granicą. I właśnie teraz o tym u mnie. Takie skargi odbierają również rzecznicy konsumentów. Twój problem, moja sprawa. Lidia Baran-Ćwirta, Miejski Rzecznik Konsumentów w Lublinie. Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, żeby te wszystkie swoje uwagi związane z jakością wykonywania imprezy turystycznej jak najszybciej reklamować. Te naprawy, czy też te usterki, które da się wyegzekwować podczas pobytu, róbmy wszystko, żeby z tego skorzystać, żeby ta umowa była należycie wykonywana podczas naszego urlopu. Pamiętajmy, że nic nam nie zwróci tych straconych dni odpoczynku. Jeżeli pokój, do którego nas kwaterują, nie odpowiada standardowi, który mamy w umowie, natychmiast reagujemy, żądając wydania, czy może nie żądając, oczekując wydania pokoju zgodnego z umową. Jeżeli w tymże pokoju mamy pościel w nieodpowiednim czasie zmienianą, czy ręczniki nie są zmieniane w trybie, który jest przewidziany dla danego standardu hotelu, natychmiast reagujmy w stosunku do personelu i domagajmy się wykonania umowy. No oczywiście czasami te sytuacje przy braku rezydenta, przy braku kompetentnej osoby od organizatora imprezy, no wymykają się trochę spod kontroli i nawet jeżeli reklamujemy ustnie, nikt nie reaguje na te reklamacje w sposób taki, jak konsument by oczekiwał. Jeśli tak się dzieje, próbujmy w jakiś sposób zarchiwizować sobie te nienależyte, drastyczne elementy,
niewykonania umowy o usługi turystyczne. Czyli na przykład, kiedy są robaki gdzieś tam w hotelu, tak? Dokładnie tak, kiedy jest niesprzątnięty pokój, kiedy mamy no, warunki no, odbiegające od standardowych, wynikających choćby z kategoryzacji obiektu hotelowego. Zdjęcia, filmy? Tak, to również się przydaje, jest nieocenionym dowodem. Świadkowie. Jesteśmy zawsze w grupie. Nigdy nie dzieje się tak, że jesteśmy samotnymi uczestnikami imprezy turystycznej. Mamy świadków. Rozmawiajmy ze świadkami, innymi współuczestnikami. Wymieniajmy się danymi po to, żeby mogli być świadkami w naszej sprawie. Jeśli nie udaje się na miejscu rozwiązać tego sporu, po powrocie powinniśmy złożyć pisemną reklamację do organizatora imprezy turystycznej. W tym piśmie obok wskazania wad, jakie dana impreza miała, czyli tych niedociągnięć, tych nieprawidłowości w wykonaniu umowy, istotnym elementem pozostaje żądanie kupu tego konsumenta, żądanie tego uczestnika. No wiadomo, po zakończonej imprezie nikt nam nie zrekompensuje w postaci naprawy czy wydania pokoju, który no, już niestety nie jest nam do niczego potrzebny, ale możemy żądać czy to obniżenia ceny, czy innej formy odszkodowawczej po stronie turoperatora. Bywają reklamacje, które bardzo precyzyjnie opisują wady. I w tym opisie, nawet czasami kilkustronicowym, mnóstwo emocji, mnóstwo dodatków, natomiast bardzo często brakuje tego istotnego elementu, czego oczekuje konsument. A więc przypominam tutaj i tak precyzuję, żeby reklamacja miała sens i miała no, wszystkie te elementy wymagane przez prawo turystyczne. To jest z jednej strony adresat naszej reklamacji, przedmiot reklamacji, czyli co reklamujemy, jakie wady oraz czego oczekujemy. Pani rzecznik, jakie reklamacje przez Pani ręce przechodziły w ostatnim czasie czy w ostatnich sezonach? Najczęściej to są jednak reklamacje związane z niewykonaniem w sposób należyty imprezy, czyli skrócenie imprezy albo wydłużenie w sposób niezamierzony, narażający konsumenta na niedogodności, a nawet na kłopoty, załóżmy, pracownicze. No a najczęściej to jakość obiektów hotelarskich. Bywa, że imprezy turystyczne, które są zaoferowane w katalogach, nawet i tych uznanych biur podróży, są tak przelukrowane, że my widzimy już siebie w tych pięknych obiektach. Tymczasem rzeczywistość tych obiektów czasami no jest troszeczkę inna. Pamiętajmy o tym, że te szczególnie może mniej Północna Afryka, Egipt, bo on w tym roku jest mniej reklamowany i widzę, że nasi konsumenci chyba nie latają w tamtą stronę, ale i Bułgaria, i Grecja przynoszą jeden element. W katalogu są bardzo ładnie opisane, tak bardzo apetycznie opisane imprezy turystyczne. I konsumenci, szczególnie tacy, którzy jeszcze no, tych sztuczek marketingowych nie znają, bardzo dosłownie przyjmują te treści. Bardziej przymiotniki, najpiękniejszy, najsympatyczniejszy, i dostrzegają tych fakt imprezą.
A teraz, wzrasta. Teraz już nagrywamy audycję radia na TVN Euro, Conchita, Barbie Baby, Langstrom Extra. O co tutaj chodzi? Że ludzie jak no, w biurze turystycznym są, no to niestety mogą być różne też oszustwa. Proszę uważać. Proszę uważać, bo potem z gołą dupą przyjedziecie i lepiej, że... To, tu... Albo nie przyjedziecie, bo jeszcze kajakiem. Tak, kajakiem. Bo wiesz, się okaże... Okaże się. Że wiesz, że nie ma na powrót. Litka, okaże się, że nie będziesz grała na gitarze, tylko na tarze. Tak jeszcze może być. Wycieczki, ale również wycieczki. I innym. Jako obiekt dyskotekowy... No to się spotkamy z dwoma różnymi obiektami w jednym miejscu i na pewno nie da się pogodzić takich elementów, ale przecież za działania tego hotelarza odpowiada nasz organizator imprezy turystycznej. I jeżeli nasz organizator oferował nam wycieczkę w cichym obiekcie dla, z małymi dziećmi, to na pewno nie ma to nic wspólnego z dyskotekowym i rozrywkowym miejscem. I składając reklamację, oczywiście możemy oczekiwać odszkodowania za to, że nie wypoczęliśmy na takim, w taki sposób, w jaki zamierzaliśmy. Czyli no noc zerwana, a miała być spokojna, cicha i przespana. I jeśli chodzi o to odszkodowanie, jakich kwot możemy, czy procentowo, jak to pisać, jak to nie ma pracy, proszę państwa. Jak obserwuję zgłoszenia reklamacyjne, czy skargi, na uniwersytet, tak. Nie ma pracy w Rzeszowie. Świadomi konsumenci. Zarówno tabela frankfurcka, jako proszę pamiętać. Taki taka wskazówka, jakiś taki że w Rzeszowie nie ma pracy. Tych oczekiwań konsumentów jest bardzo często wykorzystywana i tu są podawane kwoty stanowiące procent ceny imprezy. Wernisaż ostatni na Alei Wojska 29. Może być liczone również jako różnica cen, czyli tutaj różnica od razu pomiędzy na bieżąco jednym mówi, że Mikołaj Chylak, pokojem, trzeci obraz, to jest tytuł wystawy. A tym gorszym obiektem, no, wernisaż, czy gorszym jak wernisaż, pokojem, dobrze byłoby, żeby wernisaż każdy był inny. I tej Galeria Wystawa Alei Wojska Polskiego 29. No i teraz też miałyśmy Święta Wojska takie sytuacje, no i ta że nie wystawa jest od 20 sierpnia do 4 września 2016 roku. A 4 września to już jest, moją rolą jest przede wszystkim trzeci obraz. Obraz jest czystym wytworem umysłu. Nie powstanie z porównania, lecz zestawienia dwóch mniej lub bardziej odległych rzeczywistości. Im dalszy, bardziej właściwy jest związek pomiędzy dwiema zestawianymi rzeczywistościami, tym silniejszy będzie obraz. Tym większą emocjonalną moc i poetycką rzeczywistość uzyska. Dwie całkowicie niepowiązane rzeczywistości nie mogą być skutecznie zestawione. Nie powstanie wówczas żaden obraz. Dwie wytworzone rzeczywistości nie mogą zostać zestawione. Są sobie przeciwne. Takiego przeciwstawienia rzadko uzyskuje się jakąkolwiek moc. Dany jest obraz silny nie dlatego, że jest brutalny czy fantastyczny, ale dlatego, że powiązanie idei jest odległe i właściwe, proszę pani. Uznał takie zgłoszenie. Proszę także, no to tyle, co na temat tej wystawy. Jeszcze tutaj sam Mikołaj Chylak. Myślałem, że, żeby wystawę zatytułować 13 lub 21 obraz, zawisłoby na niej 12 bądź 20 płócien. Jednak pojawiły się dwa problemy i 1000 reklam, proszę państwa. Po pierwsze, trudno mi jest przewidzieć z wyprzedzeniem, z którym powstaje tekst, ile prac zostanie pokazanych, a po drugie w takim tytule pojawia się sugestia. Proszę pani, ja myślę, że ciekawsze to nawet jest to, co jest na samej górze tej informacyjnej naszej kartki formatu A4. A na górze jest to, że fundusze są ważniejsze, proszę państwa, od człowieka. Są grosze, człowiek się nie liczy, sprawa załatwiona. Spadkobiercy krzyżackich tradycji, to jest tytuł książki Markiewicza. Na wakacje lektura, żebyście państwo tutaj poczytali. Spadkobiercy krzyżackich tradycji. Jest też książka Śladami klątwy, Śladami amuletu Wacława Korabiewicza. Bardzo ciekawa książka. Człowiek, proszę państwa, w dzisiejszym świecie nic nie znaczy, ale ta linia mysia coś wciąż też mataczy. Czyli, że odwraca uwagę od kapitalizmu, to nie wiem, jest pomieszanie zmysłów. Także tak dzieje się właśnie tu i teraz w świecie szatana, proszę państwa. Człowiek niczym, człowiek nikim, pieniądz czymś,
każdy grosz. Do tej jaźni doszedł już dawno Mareczek i on te grosze liczy. Pieniądz się liczy, człowiek nie. Aleje Wojska Polskiego, proszę Państwa, że te dwa obrazy trzeba kojarzyć. Proszę bardzo. Wojska Polskiego. System rzymskich papieży, proszę Państwa. Jak Państwa pojadą na dobrą 56 do Buwu, to tam tyle lektury, że aż za dużo. Pieniądze, ach pieniądze. Śpiewa też, proszę Państwa, piosenkarz rządzę, rządzę, rządzę. No to pozytywnie Rodowicz śpiewa o kasie. Ktoś śpiewa negatywnie Sojka, prawda, że jeżeli jesteś chciwy, to myślisz tylko o pieniądzach. Także proszę tu nic nie magazynować, tu nic nie składać, bo i tak jutro umrzesz. Forsa ważniejsza, proszę Państwa, jest od Przybyłowicza. No bo tutaj Przybyłowicz mówi, czy jechać z Tobą? Ja mówię nie. Od poniedziałku odbierzesz pieniądze, jest kasa, proszę bardzo, się prześpisz. Konsultacje rzymskich, proszę Państwa, tradycji. Kontynuacje, no kontynuacja, czyli co to znaczy spadkobiercy krzyżackich tradycji? To znaczy, że jest kontynuacja rzymskich tradycji, proszę Państwa. Człowiek jest pastuchem, czyli po prostu elektrycznym. Co to znaczy, że człowiek jest pastuchem elektrycznym? Też jest taka linia pod napięciem, tam nawet jest 4,5 volta, tam nie ma dużo, ale zwierzę jak się dotknie do napięcia, to normalnie ucieka od tego pastucha. Pieniądze, ach pieniądze. Forsą załatwisz wszystko. Forsa. Czyli mówię, że dopiero od poniedziałku pieniądze będzie można przenocować. Także widzicie Państwo, co to znaczy, że pieniądze, spadkobiercy krzyżackich tradycji. Wszędzie diabeł wszystkich ludzi usilił. Albo w jakimś kulcie siedzą, albo siedzą w pieniądzu, a majtek na dupie nie mają. I odbierz Oshi w prezencie. Na przykład lodówkę Beko. No Frost klasa A+. I zgarnij 66 butelek Oshi Vitamin Water. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Marta! Dwie dychy dostałem! Jakie dwie dychy? Zrobiłem zakupy za 100 i dostałem 20! Ale gdzie te dwie dychy dają? W Lidlu! Tylko nikomu nie mów, bo się zlecą wszyscy! Bo już od jutra cała Polska odbiera swoje 20 zł w Lidlu. Czas na ciebie. Przyjdź do Lidla, zrób zakupy za minimum 100 zł i odbierz swój bon o wartości 20 zł na kolejne zakupy. A szczegóły promocji znajdziesz na www.lidl.pl. Lidl. Co tydzień coś nowego. Zmysłowy design? Bez wątpienia to nowe Renault. Poznaj nowe modele Renault Megane, Talisman, Espace, Kadżar, Captur, Clio. Zostaw auto w rozliczeniu i zyskaj nawet do 10 tysięcy złotych. Wybierz nowe Renault. Szczegóły oferty w salonach. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Maja Włoszczowska, wicemistrzynią olimpijską w kolarstwie górskim. Ostrzeżenia synoptyków przed burzami i ulewami dla niemal całej Polski. Kandydat republikanów w wyborach prezydenckich w USA Donald Trump chce zawalczyć o głosy Afroamerykanów. Więcej informacji o 13. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Twój problem, moja sprawa. Wśród wiadomości. Anna Gmitorek-Zabłocka, witam Państwa w drugiej części programu Twój problem, moja sprawa. A w tej chwili u mnie temat dotyczący organizacji pozarządowych, których jak wiadomo mamy wiele. Organizacje borykają się choćby z problemem dotyczącym pozyskania wkładu własnego przy ubieganiu się o pieniądze z zewnątrz. Pomagać starają się Rady Pożytku Publicznego. Twój problem, moja sprawa. Proszę Państwa, Studio Tok FM w Lublinie. Moimi gośćmi są pani Bożena Lisowska, radna Sejmiku Województwa Lubelskiego, która jest jednocześnie przewodniczącą Rady Działalności Pożytku Publicznego na Lubelszczyźnie. Dzień dobry pani Bożeno. Dzień dobry. Jest też z nami pan Wojciech Dec z Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Dodam tylko, że forum to lubelskie skupia ponad 60 organizacji pozarządowych, więc jest to duże forum reprezentatywne. Będziemy rozmawiać właśnie o radach pożytku publicznego. Zacznijmy może od tego,
Jak wygląda ten dialog między Radą a organizacjami? Rada Pożytku na poziomie województwa powołana jest po to, aby budować efektywniejszą współpracę pomiędzy organizacjami pożytku i samorządem województwa, aby opiniować kluczowe dokumenty w obszarze tej współpracy i jednocześnie współtworzyć i opiniować kluczowy program, który jest, jakby definiuje tą współpracę, czyli program współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi. Rolą Rady jest właśnie nawiązywanie dobrego dialogu obywatelskiego i pośredniczenie w tej współpracy, ale Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego rozszerza swój katalog działań i wychodzi poza te schematyczne, standardowo przyjęte funkcje Rady, ponieważ udało nam się założyć miejsce do spotkań dla organizacji pozarządowych, kawiarenkę społeczną Nasza Kafe, we współpracy z jedną z jednostek podległych samorządowi województwa, czyli z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury. To jest tak, że organizacje, panie Wojciechu, mogą się zwrócić do Rady. Pan na co dzień odczuwa ten dialog? Rada jest ciałem opiniodawczo doradczym, jeżeli chodzi o wojewódzką, przy marszałku. Oczywiście reprezentujemy 10 obszarów działalności. Pochodzimy z wyborów, to były po prostu wybory. Oczywiście reprezentujemy nie swoje organizacje w tym forum, tylko po prostu cały jakby sektor. Także każda z organizacji, jeżeli ma jakieś pytanie, chce coś uzyskać, odpowiedź, jakieś ma problemy, może zgłosić się do przedstawiciela. To już w przypadku na przykład Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, który ma 3 reprezentantów w tej Radzie, ponieważ reprezentujemy różne organizacje i z różnych obszarów żeśmy jakby tutaj... No tak, ale gdybyśmy z praktycznego punktu widzenia na to spojrzeli, z jakimi problemami się zgłaszają organizacje albo na przykład o co wnoszą, bo tutaj pani Bożena mówi o jednym z pomysłów, tak, na przykład kafejka. Bardzo często organizacje zgłaszają różnego typu zastrzeżenia co do procedur konkursowych. Ostatnio na przykład na moje ręce jako przewodniczącej Rady w województwie lubelskim wpłynęła prośba o lepsze koordynowanie i współpracę z jednostkami podległymi samorządowi województwa, jeżeli chodzi o przyznawanie dotacji organizacjom w trybie artykułu 19a pożytku publicznego. Są to tak zwane pozakonkursowe pieniądze. Organizacje mają kilka zastrzeżeń. Na najbliższej sesji sejmiku jednocześnie jako przewodnicząca Rady i jako radna będę wnosiła o usprawnienie funkcjonowania tego typu rozdzielania dotacji. Są to różne sprawy, z którymi organizacje się zgłaszają. Generalnie bardzo dobra jest koncepcja funkcjonowania Rady z udziałem dyrektorów jednostek podległych samorządowi województwa, które dzielą te środki dla organizacji. W naszym przypadku jest to Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Wojewódzki Urząd Pracy i Departament Kultury. I właśnie gro spraw, z którymi zgłaszają się organizacje, dotyczą podziału środków, ale także proszą o różnego rodzaju wskazania, na przykład w możliwości ubiegania się o dotacje unijne. Dlatego jako Rada organizujemy spotkania z dyrektorami jednostek odpowiedzialnymi za dzielenie środków unijnych w bardzo małych gronach, właśnie w naszej kafe, i tego rodzaju spotkania, na których organizacje mogą wprost dopytać o szczegóły dotyczące możliwości ubiegania się o środki w nowej perspektywie unijnej. Często też organizacje pytają, w jaki sposób mają korzystać z dostępu do mediów publicznych. Też organizujemy im warsztaty i spotkania. Jest to bardzo duże spektrum zapytań. Ja myślę, że jeszcze ważnym takim problemem, który staraliśmy się rozwiązać, bo to jest wkłady własne. No właśnie. W projektach. To jest problem nie tylko województwa lubelskiego, ale to też jest problem wszystkich województw w całej Polsce. Ale tutaj, panie Wojciechu, wyjaśnijmy słuchaczom, o co chodzi, tak? No bo ja wiem, pan wie, ale... Tak. Chodzi o to, że dotacje w projektach unijnych teraz są obarczone, można powiedzieć w cudzysłowie, wkładem własnym, finansowym lub rzeczowym. Często niemałym. Tak, wyobraźmy sobie 50% przy projekcie milionowym, to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych i to jest nieraz bariera nie do przeskoczenia. Dla takiej fundacji, stowarzyszenia, tak? I była taka właśnie akcja jakby wspólna wszystkich rad wojewódzkich,
Polsce, gdzie próbowaliśmy to problem rozwiązać. No niestety u nas się nie dało, bo to jest po prostu indywidualnie też są podpisywane umowy przez marszałka. Są pewne kontrakty takie już zawarte i... Czyli w innych województwach się dało? Częściej udaje się to jednak na poziomie miast, czyli na poziomie samorządów gminnych. Że samorząd wykłada kwotę, tak? Samorząd organizuje konkursy na wkłady własne i wtedy organizacje przystępując do takiego konkursu pozyskują środki na wkłady własne. Na poziomie województwa jest to dużo bardziej skomplikowana procedura i na razie w województwie lubelskim nie udało nam się wywalczyć konkursu na wkłady własne. Natomiast w tej chwili będziemy koncentrować się na tym, aby część środków, które województwo ma do dyspozycji dla organizacji pozarządowych, było dzielone w trybie artykułu 19a, czyli pozakonkursowo. O to wnoszą organizacje. No właśnie, jakie mają zastrzeżenia, panie Wojciechu, a propos właśnie tego artykułu? Myślę, że za małe środki. W tej chwili 19a, czyli organizacja może pozyskać 20 tysięcy w skali roku, dwa razy po 10 tysięcy. I to też jest uznaniowość też, także uznaniowość. Urzędników, którzy dzielą pieniądze.